Cześć, nazywam się Andrzej Bargiel, mam 32 lata i uprawiam najpiękniejszy zawód świata. Jestem narciarzem. Cześć Andrzej, bardzo mi miło, że jesteś. Cześć, mi również. Słuchaj, spotkaliśmy się 1,5 roku temu na balu mistrzów sportu przeglądu sportowego. Byłeś tam ty, był tam Adam Bielecki razem z całą swoją ekipą, wtedy wracający. Czy czułeś się tam na miejscu z innymi sportowcami? Czy bliżej ci sportowców, czy bliżej ci himalaistów? Ciężko powiedzieć. Ja na ogół zawsze byłem otwartym człowiekiem, więc wszędzie się dobrze czuję. Myślę, że no ja mam spory background sportowy i ścigałem się w zawodach w ski alpinizmie przez wiele lat. Gdzieś te moje początki jakby są w sporcie jak najbardziej i by móc jakby robić to, czym się zajmuję, to po prostu muszę uprawiać sport, więc jakby no czuję się komfortowo również wśród sportowców czy himalaistów. Ja nigdy się nie określałem jako himalaista, tylko zawsze byłem narciarzem. Jakby to moja eksploracja tych gór najwyższych polegała na uprawianiu tam narciarstwa. Więc nigdy tego sobie nie mówiłem, ale również dobrze czuję wśród wspinaczy właśnie himalaistów, bo gdzieś to jest środowisko, wokół którego gdzieś tam po prostu funkcjonuje, tak, i działam. Jak byś siebie określił? Kim ty jesteś? Czy jesteś odważny? Czy jesteś brawurowy? Czy jesteś już trochę szalony? No, wydaje mi się, że z perspektywy czasu, jak patrzę, to przede wszystkim jestem uparty. I to jakby prowadzi mnie do tych moich pomysłów, czasem wydających się po prostu, no, wydaje się, że nie wiem, może są szalone jakby z zewnątrz. Ta upartość jakby powoduje to, że no, jak coś sobie wymyślę, zaplanuję, to po prostu drążę ten temat, pracuję, rozpracowywuję, działam jakby wokół tego dużo i to konsekwencją tej pracy, no, czasem jest to, że udaje się po prostu dowozić te moje z zewnątrz patrząc dziwne pomysły. Tak? A co sądzi rodzina na ten temat? Twoja najbliższa rodzina. Kiedy myśli o Jędrku Pargielu, to mówią co? No, ciężko mi powiedzieć. Mama oczywiście wolałaby, żebym po prostu się uspokoił i poszedł do normalnej pracy. I się ustatkował, jak to mama. Rodzeństwo gdzieś się temu przygląda, wspiera, oczywiście kibicuje, ale no to jest na tyle też specyficzne, że mało kto też to rozumie, nawet spośród mojego rodzeństwa. Mam oczywiście starszego brata, który wciągnął mnie gdzieś w górę, więc cały czas gdzieś tam to wspiera na różnych poziomach i gdzieś tam jest, zawsze się go mogę poradzić. Jest młodszy brat, który również gdzieś tam na różnych etapach mi pomagał. Siostra moja, która pracowała tutaj ze mną przez ostatnie 2 lata, więc no myślę, że po prostu się temu przyglądają i pewnie podejrzewam, że martwią się czasem, ale ja raczej jestem takim człowiekiem, który no jest rozsądny i nawet jak robię jakieś takie dziwne rzeczy może, to zawsze do tego jestem przygotowany i mam dystans do tego, co robię i jakby potrafię odpuścić, jeżeli ryzyko jest zbyt duże, więc wydaje mi się, że no nie generuje im jakiegoś takiego ekstra stresu. Ale podejrzewam, że jednak u ciebie ta granica podejmowania ryzyka jest znacznie dalej niż u przeciętnego Kowalskiego. Czy no mogłoby się tak wydawać? Na pewno ja muszę być bardziej precyzyjny.
I to jakby jest, ta precyzja jest kluczowa w tym, bo można robić coś bardziej zaawansowanego, tylko trzeba być bardziej precyzyjnym, tak jak w różnych innych sportach. Można, nie wiem, szybciej pokonać jakiś zakręt, można, nie wiem, w piłce przejść kilku zawodników. To wszystko jakby zależy od tego, do jakiego poziomu doprowadzimy nasze ciało, jakby nasze umiejętności w konkretnej dziedzinie. I myślę, że to jest bardzo ważne. Na pewno sam sport jest trudny i no tam można sobie zrobić krzywdę i trzeba naprawdę no sporo czasu poświęcić na to, by oswoić się z tym miejscem, w którym działamy, by nauczyć się czytać sygnały, które daje przyroda, by potrafić na bazie tych sygnałów, czytając je, no podejmować właściwe decyzje. I tam jest tego sporo. To jest bardzo złożony proces. To na filmach tylko tak wygląda, że zapinam narty i jadę. I jeżeli ktoś się w to nie zagłębi, to jakby nie widać tych rzeczy, które wokół muszą się dziać, by to mogło być po prostu racjonalne. Tak? Powiedz mi, co cię gna do przodu. Na pewno przygoda, na pewno ekscytacja tym, co robisz, ale czy jest tym tak samo chęć pozostawienia po sobie rekordów, sportowych rekordów, no bo bijesz takowe? Czy to jest trochę takie właśnie dziwne tutaj, bo ja w momencie, kiedy się ścigałem, to chciałem być najlepszy i do tego dążyłem. I później przyszedł taki moment rozczarowania, po prostu były takie problemy duże z finansowaniem tego sportu, że musiałem w pewnym momencie odpuścić, bo uprawianie go na takim poziomie międzynarodowym, mistrzowskim było po prostu no, już niezdrowe w pewnym sensie. No, jeżeli nie masz odnowy, nie masz zaplecza, to po prostu w pewnym momencie no, można przesadzić. I później przyszły te góry i w zasadzie ja ten potencjał swój sportowy i doświadczenie wykorzystuję do tego, by móc to robić inaczej, trochę po swojemu i tam się z nikim nie ścigam. To tempo czasem wynika bardziej z tego, że no, mam taką możliwość, żeby to robić szybciej, bądź ta szybkość uważam pomaga mi i podnosi bezpieczeństwo tego, co robię. Czasem wychodzą z tego rekordy, czasem no, robię coś jako pierwszy człowiek, ale to nie jest tak, że to jest coś, co mnie motywuje do tego. To bardziej o to chodzi, że coś musi mnie zainspirować, żebym ja czuł, że chcę to zrobić, chcę spróbować jakby sam ze sobą powalczyć tak naprawdę o to, czy ja dam radę, czy jestem w stanie przesunąć te swoje granice, to do takiego poziomu bym móc granice, ograniczenia, by móc no, zrealizować te konkretne cele. Tak? Czyli Śnieżna Pantera na przykład nie było celem samym w sobie sprawdzić się na tle urubki? Nie, nie było tego. To bardziej o to chodziło, żeby sprawdzić, czy da się to zrobić szybko. No bo ja podchodzę do tego, staram się podchodzić do tego racjonalnie, na bazie jakichś swoich doświadczeń, nie wiem, szacuję po prostu i planuję. I tutaj no wydawało się, że to się da zrobić po prostu i udało się, tak? I myślę, że no to przede wszystkim to była fantastyczna przygoda, jakby to, jeśli chodzi o wspomnienia i wracanie do tego projektu. I uważam, że kurczę, no byliśmy tam w super ekipie i no przeżyliśmy kawał po prostu przygody, tak? I tak to bardzo i czytam jakby, patrząc na to z perspektywy czasu, tak. I został potem fantastyczny serial. Jeszcze chwilę się cofnę i wrócę do twojego ski alpinizmu, do zawodów Pucharu Świata, w których startowałeś, wygrywałeś. Byłeś w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Może mało kto wie, oglądający dzisiaj, nie mający z tym styczności, że takowe istnieją i byłeś trzecim zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Z perspektywy czasu to jest dobry wynik, czy wynik frustrujący dla ciebie, który zawsze chce być najlepszy? Czy na pewno to był taki czas, gdzie no bardzo trudne było to, że ja skończyłem to w takim momencie, bo to był moment, kiedy ja dopiero byłem bardzo młody i ja mogłem zacząć robić te wyniki, a niestety
no, życie mnie zweryfikowało bardzo i warunki, które panowały. Pamiętam, że przyszedł chyba w 2008 kryzys tutaj gospodarczy i to też wpłynęło bardzo na finansowanie sportów. Niestety w 2006 roku lawina, która zeszła przy okazji Olimpiady w Turynie, to w Vancouver w 2010 roku miał być sport olimpijski i wtedy to była dyscyplina, która była dużo bardziej zaawansowana, jeśli chodzi o te wszystkie procedury, od wspinaczki sportowej, która w tym momencie jest dyscypliną olimpijską. I to nałożenie się tych dwóch sytuacji jakby wpłynęło na to, że ciężko było po prostu finansować ten sport i na pewno to było takie duże rozczarowanie dla mnie, bo to było dla mnie takie najważniejsze, to był jakby mój główny cel, jakby wierzysz w coś, budzisz się, jakby to cię motywuje, napędza do działania i to jest w pewnym sensie jakiś no, sens życia twojego. No i nagle się to kończy i okazuje się, że to, czym się zajmowałeś, no, nie jest jakieś ważne i tego nie ma. Tak? I takim moim zdaniem takim najtrudniejszym momentem zawsze jest to, kiedy pracujesz dużo nad sobą, jakby naprawdę robisz więcej niż możesz i tracisz wiarę w to, że to jakby może się udać, że przestajesz jakby wierzyć. I to jest taki moment, kiedy no trzeba nagle się odnaleźć w jakiejś nowej rzeczywistości, bo nagle no czujesz, że no dobra, to nie będziesz się tym zajmował, tak? I generalnie co teraz? Iść do pracy? Nie wiem. Zmienić jakby w ogóle, nie wiem, zainteresowania, to też było trudne dla mnie, że ja nawet nie chciałem startować, bo pamiętam, że jakby chciałem to robić na maksa, na 100%, nie na, nie wiem, 80 ani 50, nie interesowało mnie, nie wiem, lokalnie tutaj startowanie w jakichś zawodach i robienie tego tak po prostu przy okazji, więc to było na pewno takie no, mocne i jakby ciekawe doświadczenie jakby z perspektywy czasu, które gdzieś tam w pewnym sensie wpłynęło na mnie, na to, jakim jestem człowiekiem pewnie i co dalej się po prostu wydarzyło w moim życiu. Chciałbym cię zapytać o jeden konkretny moment twojego życia, tamtego życia, przed tego sportowego, nazwijmy to. To był 2006 rok, to były Mistrzostwa Świata we Włoszech, w Artesinie, kiedy ciebie i chyba 19 innych zawodników porwała lawina. Ile czasu spędziłeś wtedy pod śniegiem? To była, nie wiem, minuta. Na pewno to było trudne, bo to było podejście, koniec podejścia, przedostatnie podejście, takie bardzo długie. I fizycznie sytuacja taka, że jesteś bardzo zmęczony. Zrobiło się bardzo ciepło. Pamiętam, że wtedy organizatorzy przeciągali ten czas startu, bo zrobiło się zbyt ciepło. Były jakieś rozmowy na temat zmiany trasy, przez to, że tam było mnóstwo obserwatorów z MKOL-u, to Włosi chcieli zrobić widowiskowe zawody po prostu. I niestety na tą lawinę zrzucił na nas śmigłowiec, który z wysięgnikiem takim z kamerą latał i zatrzymał się tutaj nad nami. W takim stromym żlebie, nad którym wisiał taki nawiany śnieg, taka poduszka śnieżna i przez ten napór jakby powietrza, przez ciśnienie ta lawina się uruchomiła i na tym zmęczeniu potwornym pamiętam, że sięgałem jeszcze do Camelbacku, to jest taki pojemnik z rurką, z którego możesz jakby korzystać podczas wysiłku, nie ściągając plecaka, możesz po prostu uzupełniać płyny. Wyciągnąłem tą rurkę i napiłem się i to samo w sobie już zaburza ci oddech i nagle później się zaczęło to dziać i mnie gdzieś tam kotłować i no na pewno przy takim niedotlenieniu w ogóle i w momencie, kiedy ci odcina powietrze, no to nie jest to przyjemne, ale no jakoś to szybko wszystko się wydarzyło i po tej minucie szybko nas wykopali. To było tak, że i jest w tym sporcie, że każdy z zawodników ma detektor lawinowy, sondę i łopatkę. I przez to w momencie, kiedy zachodzi taki incydent, co no, nie zdarza się praktycznie w ogóle. To było naprawdę jakiś nieszczęśliwy wypadek. Bo ta trasa powinna być tak dobrana, że nie powinno być zagrożenia żadnego lawinowego.
to pozostali zawodnicy się angażują i mogą szybko zlokalizować te osoby zasypane. Są służby ratownicze, psy i te śmigłowce, więc realnie te zawody są na tyle dobrze zabezpieczone, że bardzo szybko jakby można działać. I tutaj na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Chciałbym cię zapytać o uczucia, które ci wtedy towarzyszyły, bo dzisiaj opowiadasz o tym z perspektywy 14 lat. Łatwo to sobie zracjonalizować, że byliście cały czas na widoku, trasa była zabezpieczona, ale czy miałeś w sobie uczucie strachu, czy jednak potrafiłeś sobie powiedzieć spokojnie, za sekundkę mnie uratują, no bo przecież wszyscy widzą, co się dzieje. Nie jestem sam. No to było trudne, bo to jest tak, że ten śnieg to generuje potworne ciśnienie. Rozbiera cię z rzeczy, rozrywa plecak, odpinają się narty, ściąga cię rękawiczki, po prostu ten śnieg po prostu rozrywa ci kombinezon cały i tak cię prasuje. Ten moment taki zatrzymania tego wszystkiego jest najgorszy, bo jest przede wszystkim zatrzymujesz się, ten śnieg się kompresuje, więc jeszcze bardziej ściska, a to był taki mokry śnieg. I nagle jest taka cisza, no bo jednak ten śnieg bardzo wygłusza i nagle nie słyszysz nic w sumie i nie wiesz, co się dzieje, jak głęboko jesteś, co się, wiesz, co się wydarzy za chwilę, czy cię ktoś widzi, czy i tak świadomie po prostu odpływasz trochę, no bo po prostu nie masz tlenu i to w takiej lawinie nie jest tak, jak sobie niektórzy wyobrażają, że nie wiem, możesz sobie, nie wiem, zrobić jakąś przestrzeń rękoma albo, nie wiem, ruszyć palcem chociażby. Jak zalany betonem. Jak w betonie i to jest na pewno coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego. Co wtedy robić? Ruszać mięśniami mimo wszystko, starać się napinać, odpuszczać mięśnie? Myślę, że to nic nie daje. No tak naprawdę no takim dużym szczęściem jest to, jeżeli jesteś w stanie sobie stworzyć przestrzeń jakąś i w momencie, kiedy jest ten śnieg taki bardzo miękki, świeży i to jest możliwe czasem, bo ten śnieg nie jest taki po prostu ciężki. I to jest klucz, no, żeby spróbować przetrwać do momentu, w którym no, ktoś po prostu cię zlokalizuje i wykopie z tej lawiny. Tak? A potem zaczęło się drugie życie Andrzeja Bargiela i chodzisz w góry i chodzisz w małych grupach. Chodzisz najczęściej ze swoją rodziną, ze swoimi przyjaciółmi bardzo bliskimi. Czy jesteś outsiderem? Musisz być kimś, kto czuje się dobrze we własnym towarzystwie. No, ja jestem trudny generalnie jestem w pewnym sensie introwertykiem, a szczególnie jak jestem w tych górach i robię coś trudnego. Jestem tak skoncentrowany na tym, że no, potrzebuję spokoju dużo i nie wiem, czasem potrzebuję pomocy, jakiejś rady, ale też potrzebuję takiej przestrzeni do tego, żebym, nie wiem, mógł obserwować i podejmować decyzje samodzielnie. Bo no jednak to ja muszę zjeżdżać z tych szczytów i no koniec końców mam bezpośredni wpływ na to, co się dzieje. A zawsze no, wychodziłem z założenia, że nie robimy tego za karę i to nie jest tak, że dzwonię do ludzi, którzy są najlepsi w jakichś dziedzinach i po prostu ich zbieram i za wszelką cenę zabieram właśnie w te góry wysokie, tylko no, musi być jakaś chemia, musimy się, nie wiem, znać, lubić i to wtedy gwarantuje fajną przygodę. Ta atmosfera jest bardzo ważna, bo ciężko, żeby w złej atmosferze po prostu no, realizować jakieś no, ciekawe rzeczy, w ogóle jakieś trudne rzeczy. Szczególnie, że tam spędzamy ze sobą kupę czasu i myślę, że no, tak jest lepiej i przyjemniej po prostu. Ale kiedy jesteś tak skupiony na swoim celu, to jesteś taki, że aż wręcz nieprzyjemny, że bez kija nie podchodź do Bargiela? Nie. Nie, ale na pewno jak nie lubię, jak ktoś mi narzuca jakieś po prostu wizje. Bo ja tego nauczyłem się w górach, że trzeba wykazać się cierpliwością. Ja też jestem niecierpliwy, ale staram się utrzymać jakby tą koncentrację, spokój w sobie no czasem trzeba czekać i nie da się nic zrobić po prostu. Nie da się nic wymyślić, zaplanować, po prostu trzeba czekać i nie nastawiać się jakoś negatywnie, tylko po prostu
trzeba po prostu przeczekać i utrzymać tą motywację do działania, tak? No bo najprościej się zawsze poddać i wrócić do domu, tak? A to jest jakiś taki moment, kiedy no jest potrzebny taki spokój. Jakby nie lubię, jak ktoś mi po prostu, nie wiem, gdzieś tam wisi nad głową i mówi, że bez sensu to jest, że trzeba, nie wiem, jechać do domu, że to się nie uda, że jakby muszę sam jak w pewnym sensie do tego dojrzeć. Bo jesteś liderem takiej też wyprawy. Czy góry i bycie takim liderem, wybitnym himalaistą, to bycie egoistą, indywidualistą, jak byś to nazwał? No, to ciekawe pytanie. Ja raczej, czy jestem egoistą? Myślę, że jeśli chodzi o to, co robię, no, nie wychodzę z takiego założenia oczywiście, nie wiem jak to z boku wygląda, ale staram się zawsze znaleźć ludzi, którzy widzą wartość w tym, że wspólnie jakby no, jesteśmy w stanie osiągnąć jakiś sukces. I ci ludzie jakby muszą czuć, że są ważni i że po prostu im się to podoba i że chcą to zrobić jakby. I to jeżeli już na samym wstępie się umówimy na to i generalnie oni się na to godzą i nie mają z tym problemu i zbuduje się taką jakby świadomość, w ogóle atmosferę, gdzie ci ludzie po prostu są docenieni i no, realnie mają wpływ na to i wspólnie tak naprawdę udaje nam się odnosić, nie wiem, sukcesy bądź porażki, to wtedy to działa i nie ma wtedy tego egoizmu. Tak uważam przynajmniej, albo tak mi się wydaje. Nie wiem, jak to wygląda właśnie z perspektywy osób, które uczestniczą w tym. Więc no, to jest trudne, no bo koniec końców to ja zjeżdżam z tego szczytu. Tak? Ale też są czasem sytuacje, jeżeli jest taka możliwość, to koledzy mają taką opcję, by zdobyć szczyt na przykład i też zrealizować przy okazji swój cel tak, jakiś. Więc... No tak to wygląda. Jeśli chodzi zaś o no w ogóle taki to, czy wspinacze, himalaiści są egoistami, czy ja nawet jestem przez to, że robię to, czym się zajmuję, no to na pewno no największy taki problem, myślę, właśnie z tym egoizmem i w ogóle z podejściem i wartościowaniem tego, no dzieje się w momencie, kiedy, nie wiem, ma się rodzinę, dzieciaki. I to wtedy jest dużo bardziej kontrowersyjne, myślę. I mnie to jakby trochę też często nurtuje i zastanawiam się nad tym, czy to jakby jest fair, żeby wyjeżdżać wtedy, czy trzeba już wtedy po prostu dać sobie z tym spokój, tak? Więc na pewno to są jakieś trudne decyzje i które pewnie nadejdą jakby również do mnie i będę je musiał podejmować, tak. Wtedy pewnie ta linia ryzyka przesunie się jednak trochę bliżej Kowalskiego. Wiesz, no myślę, że to by było na pewno bardziej rozsądne. No i no ja też mam taką świadomość, że to nie jest tak, że muszę to robić do końca życia i ten, nie wiem, himalaizm, w ogóle wspinaczka i narciarstwo, jakby muszę uprawiać to na takim poziomie bo mam świadomość tego, że no trzeba pewnie z czasem powoli po prostu się fizycznie uspokoić i robić to, ale w takiej formie bardziej po prostu przygodowej, tak. Zrozum mnie dobrze. Uważam, że żeby osiągać rzeczy wielkie, potrzeba trochę tego egocentryzmu, wręcz egoizmu. Tacy muszą być liderzy, żeby pociągnąć za sobą innych. Ale chciałbym zostać przy tych relacjach międzyludzkich. Jak ty byś nazwał relacje między wspinaczami, himalaistami? Czy to jest przyjaźń, czy to jest koleżeństwo, czy to jest po prostu chwilowy układ, kiedy macie no, w pewnym sensie cel do zrealizowania? Czy to nie powinno tak wyglądać, bo dawniej były środowiska różne wspinaczkowe, kluby wysokogórskie i wokół tych klubów wysokogórskich no, tworzyły się jakieś ekipy,
które ze sobą się wspinały, spędzały ze sobą czas, które wyjeżdżały wspólnie. I myślę, że ta atmosfera i poznanie się i polubienie to jest podstawa do tego, żeby to robić. I uważam, że ciągle tak powinno być. Teraz to się troszeczkę zaburzyło, bo już nie ma takiego modelu, takiej ścieżki, tak jak dawniej, że ktoś, nie wiem, się wspinał w skałkach, wyjeżdżał w góry, jakby był jakiś klub, były jakieś szkolenia, wyjazdy. Tylko po prostu niektóre osoby zaczynają to robić po prostu niezależnie zupełnie i nie dorastają w tym środowisku na przykład, albo nie wiem, mieszkają w jakimś zupełnie innym miejscu i nagle się gdzieś tam pojawiają. I te wyprawy teraz, myślę, że to jest problem tych wypraw narodowych, że nie ma tam takiej spójnej ekipy, która po prostu nawet jak nie jedzie na wyprawę, to się spotyka, działa i robi jakieś różne rzeczy. Tak? I ciężko później 3 miesiące wysiedzieć w jednym miejscu i pewnie utrzymać jakąś atmosferę, jakby zadbać o to, żeby tam było jakoś super miło zawsze. Nie? Rozumiem, że do tego też dojdziemy, że zdobywanie oblężnicze, siedzenie tyle miesięcy w kolejnych obozach jest dla ciebie nieznośne. 2 razy brałeś udział w takich wyprawach. Manaslu i Lhotse, prawda? To były te 2 wyprawy w ramach programu polskiego himalaizmu zimowego. 2 razy za dużo? Czy na pewno to było doświadczenie duże dla mnie, jakąś szansa w ogóle, żeby zobaczyć, jakby, czy w ogóle ja jestem w stanie się tam odnaleźć. Jakim warunkiem tych wypraw było to, że no będę mógł zabrać ze sobą nartę. I no na pewno te narty moje no nie pomagały tam nikomu, czy nie pomagały, bardziej tak trochę zaburzały jakieś postrzeganie tego, bo nagle tutaj, nie wiem, jedziemy się wspinać i coś tam robić, a to nagle jakiś typ po prostu wyciąga te narty i tam sobie jeździ na tych nartach codziennie. Patrzyli na ciebie dziwnie? No, na pewno taką osobą, która zawsze się śmiała ze mnie, dokuczała mi, był Artur Heizer, świętej pamięci, który gdzieś no, wciągnął mnie w tę górę, ale zawsze mi mówił, że no, może by były ze mnie jakiś himalaista, ale te narty by musiał wyrzucić po prostu gdzieś w kąt. On po prostu miał wizję polskiego himalaizmu zimowego, ekspedycji wchodzenia zimą na 8000-niki. Chciał dokończyć ten projekt i to w ogóle mu się nie wpisywało w żaden sposób. To co robiłem, to moja działalność. Ale no też to było pewnie trudne, no bo nagle no wspinacze musieli schodzić kilka godzin ładnych z jakiegoś miejsca. Ja po prostu, nie wiem, w 10 minut byłem na dole, tak? I myślę, że to jakoś motywująco też pewnie w pewnym sensie nie działało dla wspinaczy. Myślę, że sporo się tam nauczyłem. Zobaczyłem jakby, że no, jestem w stanie no, robić tam po prostu ciekawe rzeczy, szybko się poruszać i myślę, że to jest jakaś lekcja. I to też zobaczyłem, żeby robić to, co sobie wymyśliłem, no muszę po prostu pójść własną drogą, bo wtedy będzie po prostu większa szansa, że te moje cele po prostu no, w pewnym sensie się powiodą, tak. Muszę zweryfikować z tobą jedno zdanie, które usłyszałem od kogoś, które usłyszał ponoć od ciebie, które brzmiało mniej więcej tak, oczywiście nie zacytuję dokładnie, ale mniej więcej tak, że himalaiści, różni himalaiści, polscy, nie polscy, na 6000 metrów poruszają się tak, 2 kroki, postój, odpoczynek, 2 kroki, postój, odpoczynek. A ja, mówi Andrzej Bargiel, jeszcze na 7300 wbiegam. Oczywiście to jest przykoloryzowane trochę, jak to z przednimi informacjami, ale no faktycznie tam wysoko, czy himalaiści, w ogóle normalny człowiek po prostu się porusza w takim stylu, nie wiem, powyżej pewnie tych 6-7 tysięcy, że no nie da się po prostu w ciągu na przykład maszerować, jak jest, nie wiem, stromo. Pamiętam, że na Lhotse miałem taką sytuację, że ja faktycznie na to 7 tysięcy z bazy tam w 4 godziny wbiegałem praktycznie i na poziomie 6200 biegłem. Był taki łagodny
łagodny lodowiec po prostu pod górę, ale była ścieżka ubita i normalnie tam w Adidasach byłem w stanie biegać. To było też ciekawe dla mnie, bo nie wiedziałem tego, czy to jest możliwe. Pamiętam wtedy taki szczyt, punkt widokowy Kalapatar i codziennie tam biegałem na ten szczyt. On ma, nie wiem, 5600, może 5700. I to zawsze było ciekawe, bo mnóstwo ludzi, nie wiem, go było zdjęcia, mnóstwo właśnie Azjatów tam przyjeżdża, Japończyków. I nagle, no oni oczywiście mają problem z wchodzeniem, no bo no jest już tam wysoko, a tu nagle ktoś biegnie, nie? I to zawsze była jakaś taka abstrakcyjna sytuacja dla nich, bo tego za dużo po prostu nie było. Teraz już się zrobił taki trend, że coraz więcej sportowców tam dociera, są jakieś biegi organizowane, więc to troszeczkę już wszyscy się z tym obyli i jakby nie jest to jakieś takie po prostu nadzwyczajne, ale wtedy to było jakby coś wyróżniającego się. Patrzyli po prostu na mnie jak na kosmitę tam. To ustalmy, na jakiej wysokości najwyżej zdarzyło ci się biec? No myślę, że to było 6,5 tysiąca. A czy biec? No biec to mi się wydarzyło nawet wyżej, ale to zależy czy pod górę, czy w dół. Bo jeżeli jest płasko, to można biegać bardzo wysoko, jeszcze wyżej. Ale tak naprawdę to zależy właśnie od tego, jakie są warunki, bo jeżeli jest twardo i ten teren nie jest zbyt techniczny, to można naprawdę w momencie, kiedy się zaklimatyzujemy, w wielu miejscach biegać, nawet w tych położonych bardzo wysoko. Czyli 6,5 tysiąca pod górę. Tak, to biegłem. No, oczywiście nie było to strome, ale to jest jakby taki teren, gdzie realnie biegałem. Przed państwem siedzi człowiek o podwójnej parze płuc, jedne wyciąga w razie potrzeby. Nie wziąłeś udziału w wielkiej narodowej wyprawie na K2, od tego zaczęliśmy, od Balu Mistrzów Sportu. Wtedy starano się zgromadzić najlepszych polskich himalajstów, gwiazdy. Ty tego nie zrobiłeś, nie chciałeś. Dzisiaj postąpiłbyś tak samo? Czy no, patrząc na to, co tam się działo, myślę, że wiele nie straciłem. No miałbyś okazję obejrzeć, co się działo w domu wielkiego brata. Myślę, że to też jest jakby problem, że jakby ta komercja i ta sfera komercyjna, która gdzieś się pojawia wokół tych wszystkich aktywności, bo to było coś romantycznego, coś, gdzie jedziesz na wyprawę i odpoczywasz. Mi jakoś się to udaje utrzymywać i u nas nie ma na wyprawie internetu i nie można sobie siedzieć na Facebooku i czy, nie wiem, czytać wiadomości. Mamy serwer, to tam jest jakiś chłopak, który, nie wiem, robi jakieś wideo, zdjęcia, wysyła je w jakimś tam na jakiś serwer i to w zasadzie ogranicza się do tego. I uważam, że to jest dużo zdrowsze, bo no koniec końców, no po to tam jedziesz, żeby się nacieszyć tym miejscem, żeby odpocząć od takiego codziennego życia tutaj, bo fizycznie tutaj pędzimy, tak? Właśnie jest ta elektronika, telefon, maile, różne informacje i to jakby przeszkadza. Tam można po prostu bez tego się skoncentrować na tym, co robisz i przede wszystkim odpocząć. Na pewno... No, Nie czuję tego, w sensie mam takie wrażenie, że to mi nie będzie dawało po prostu jakiejś radości po prostu i satysfakcji taka wyprawa. W sensie nie czuję tego, że nie wiem, pojadę tam i się po prostu będę czerpał radość z tego. Mhm. I no, zawsze w sporcie i w ogóle w tym, co robiłem, no, szukałem radości, no bo koniec końców nie uprawiamy tego sportu za karę, tak? I nigdy się do tego po prostu nie przekonałem, więc ciężko coś robić wbrew sobie, bo nie wiem, ktoś by tego oczekuje, bądź nie wiem, komuś by było miło, albo no, nie wiem, no, pewnie by można pomóc tam w jakiś sposób. Ale uważam, że też jest na tyle dużo teraz młodych chłopaków, świetnych wspinaczy, którzy no, przy nabraniu odrobinie doświadczenia no, są w stanie to zrobić. I teraz pojawiło się sporo takiej młodzieży, która no, ma po prostu bardzo, bardzo duże perspektywy. No, zwłaszcza gdy dochodzi do takiej psychodramy jak Wielicki Urubko po prostu i zwyczajnie. A
Z perspektywy czasu, ja wiem, że pewnie się od tego bardzo mocno dystansujesz, ale jak szeroko rozumiane środowisko potraktowało twoją odmowę wzięcia udziału w wyprawie? Nie wiem, szczerze mówiąc. No, te osoby, które mnie zapraszały, zawsze jakby z nimi rozmawiałem i one są w porządku, w sensie rozumieją to po prostu. I nie ma takiego chyba kłopotu, że nie wiem, ktoś ma do mnie pretensje bądź żal, że tego nie robię. Myślę, że no, tam to środowisko jest i są tam osoby, które jakiś no, mają potencjał do tego, by no, walczyć o to, żeby na tym szczycie się znaleźć, więc wydaje mi się, że raczej chyba jest okej. Porozmawiajmy trochę o tym wyczynie. Czy twoim zdaniem zdobywanie szczytów z butlą tlenową, czy ty traktujesz to jako w pewnym sensie, porównując do sportu, powiedzmy sportu wyczynowego uprawianego na nizinach, sportu w takim rozumieniu tego słowa, jak my w kanale sportowym. Czy to jest nielegalne wspomaganie? Czy to jest coś w cudzysłowie gorszego? No na pewno, jeżeli by to sprowadzić do sportu, bo to jeżeli to jest przygoda, nie wiem, eksploracja, jakieś spełnienie marzenia, to luz, to można to robić w przeróżny sposób. Na pewno jeśli chodzi o takie spojrzenie z perspektywy sportu, no to jest to doping, no bo to tak jak, nie wiem, wjechałbyś na rowerze za samochodem po prostu, który robi ci ścianę, masz jakiś tunel aerodynamiczny albo, nie wiem, ktoś by ci dmuchawę jakąś za to odpalił i, nie wiem, biegłbyś i by ci ten wiatr pchał do przodu. Tutaj jednak ten tlen jest kluczowy tak naprawdę, bo jego jest bardzo mało, no i to bezpośrednio wpływa na tempo i na to, czy ci się to uda, czy nie, koniec końców, na zmęczenie. Na pewno ten tlen podnosi bezpieczeństwo, takie... Czy to z jednej strony podnosi, ale z drugiej strony w momencie, kiedy się kończy ten tlen, no jest masakra, nie? A bywają takie przypadki, kiedy tym osobom, nie wiem, zepsuje się jakaś maszynka, ta maska taka tlenowa, skończy się ten tlen butli, no to wtedy ci ludzie po prostu tam umierają, tak? I bo te organizmy nie są jakby przystosowane do spędzania czasu na tak dużej wysokości. Więc... No tak jak mówię, no jeżeli chodzi o sport, to jest to doping, a jeżeli chodzi o nie wiem, przygodę, o spełnienie jakiegoś marzenia, uważam, że to jest okej, bo przez to jakby ci ludzie mogą to zrobić po prostu. I wokół tego himalaizmu, wchodzenia na te 8000, zrobił się też biznes po prostu i to jest okej, że ci ludzie z Nepalu, lokalni po prostu, nie wiem, wspinacze sherpowie mogą po prostu z tego żyć i to jest jakiś sposób, jakby jakaś gałąź turystyki tam i dla nich to na pewno działa na plus. Spełniają marzenia po prostu ludzi i są w stanie z tego żyć, więc są dwie strony po prostu tutaj różne. Edmund Hillary po zdobyciu Everestu w 1953 roku utracił zdolność do aklimatyzacji na wysokościach. Wspominał o tym też, pamiętam, tuż po wydaniu swojej biografii Wojciech Kurtyka, że też zdarzyła mu się wyprawa, kiedy po prostu nie mógł kontynuować na stosunkowo niskiej wysokości. Czy ta myśl ci nie towarzyszy, bo to nie jest dane raz na zawsze? No nie wiem tak naprawdę, jak to działa. Nie miałem nigdy takiej sytuacji. No myślę, że na pewno są takie momenty, kiedy mamy jakieś osłabienie, jakiś po prostu gorszy czas, to też te nasze możliwości są po prostu słabsze. Tam jednak jest wysoko i tak naprawdę spędzając czas na wysokości 5000 metrów, organizm w pełni się nie regeneruje tak normalnie. To jest jakaś degradacja ciała. Więc jeżeli dochodzi jakaś, nie wiem, infekcja, jakaś taka sytuacja, która no, jeszcze bardziej nas osłabia, to naprawdę jest ciężko. Myślę, że ja też nie dopuściłem chyba mojego organizmu do takiego zmęczenia,
które by wpłynęło na to, bo to czasem też tak jest, że możemy się po prostu przemęczyć, przetrenować, przesadzić z jakimiś obciążeniami tam, bądź za szybko zrobić tą aklimatyzację i wtedy po prostu może się to skończyć w pewnym sensie jakąś, czy w pewnym sensie bezpośrednio chorobą wysokościową i nie wiem, później no, obrzęk płuc, jakiś po prostu sytuacje, kiedy no my już mamy w pewnym sensie jakieś omamy, jakieś takie sytuacje, że tracimy rzeczywistość, tak. Opowiadałeś o tym Krzyśkowi Stanowskiemu w Hyde Parku, o tym, że wbiegałeś na morski okoń mal dzień w dzień 25-30 kilometrów, co jest jakąś, co jest jakimś szaleństwem. Jestem ciekawy, czy sprawdziłeś się kiedyś na tle długo, średnio dystansowców, czy wiem, że uprawiałeś kolarstwo, będąc, no nie wiem, czy można nazwać to uprawianiem, ale do momentu rozwalenia roweru jeździłeś na takowym. I właśnie jestem ciekawy, jakie jest twoje VO2 max w porównaniu z zawodowymi kolarzami, średnio czy długodystansowymi biegaczami? Tak, na pewno to VO2 max. To zależy od wagi, od jakby formy, od nie wiem tego, czy nie wiem, jesteśmy po jakimś obozie treningowym w górach wysoko. Myślę, że to bardzo skacza. Po takim obozie wysokogórskim nigdy tego nie robiłem. Z tego co pamiętam, ale to było jakieś 77, takie zbadane miałem najwyższe. Myślę, że jakby to zrobić w momencie, kiedy wracam z gór wysokich, to by było wyższe, bo ta krew jest tak gęsta, że ja mam taki problem zawsze, że muszę coś robić, jak przyjadę, bo ja zasypiam po prostu, bo te funkcje, jakby serce tak wolno po prostu bije i ten punkt jest taki spokojny, bo po prostu nie ma potrzeby ciała, bo ta krew po prostu jest za gęsta nawet. Jeśli chodzi o kolarstwo, to ta przygoda się skończyła, tak jak mówisz, zepsuł się rower i się skończyła przygoda. Pamiętam, jeździłem na tym rowerze górskim, który nie miał amortyzatoru, miał stalową ramę. Kask pożyczałem od kolegi na zawody. Okularów nie miałem, więc jak było deszczowo i było błoto, to miałem po prostu kilogram piasku w oczach i przecierałem te oczy tylko na zjeździe. Więc na pewno to była ciekawa przygoda, ale pamiętam, że tam był w miejscowości, w której się wychowywałem, w Łętowni, był klub kolarski i przez tam, nie wiem, rok, półtorej pamiętam, że no, uczestniczyłem właśnie w treningach jakichś takich wspólnych i no, walczyliśmy, każdy jak potrafił, to po prostu robił, tak. Czyli polskie kolarstwo straciło znakomitego zawodnika prawdopodobnie. No podejrzewam, że jakbym miał jakiś rower taki sensowny, to może mogłoby się okazać, że bym to robił po prostu. I te tereny tam w naszym otoczeniu były naprawdę dobre. I można tam naprawdę bardzo, bardzo dobrze potrenować, tak. Na czym polega twój trening? Na czym polega trening takiego sportowca jak ty? Kiedyś Adam Bielecki opowiadał mi, że bardzo dużo chodzi po schodach, nawet na siłowniach znajduje takie, jest takie urządzenie, nie na wszystkich siłowniach ono jest, że po prostu to są takie kręcące się trochę schody w kółko i on na nich spędza bardzo dużo czasu. No, ja na szczęście po schodach chodzić nie muszę, bo mieszkam w górach i biegam po prostu i trenuję tam i to jest dla mnie no, dużo bardziej taka przyjazna forma. No zawsze z tą siłownią jest problem taki, bo jednak to jest pomieszczenie zamknięte, no i trzeba tą siłownię też robić, ale jeśli chodzi o jakieś takie ćwiczenia, nie wiem, biegowe, wszelakie po prostu, nie wiem, interwały, przyspieszenia, no to zawsze to robię w terenie i uważam, że no po prostu tak jest przyjemniej. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, na pewno w momencie tego lockdownu takie urządzenia się przydają. Ja również trenuję, nie wiem, na trenażerze, na rowerze szosowym, który ma taki specjalny mechanizm, na którym no, możesz zrobić dobry trening. Tak? Do tego stopnia się to rozwinęło, że masz normalnie trasę, nie wiem, Tour de France i zmieniasz przerzutki, masz zjazdy, wszystko tam się dzieje, nawet kąt się zmienia po prostu w rowerze, podnosi się, unosi się przód w momencie, kiedy jest podjazd, więc to też jest niesamowite, że mamy tego typu wynalazki. Na pewno w takich czasach
trudnych jak teraz, no przydaje się to, ale na ogół ja lubię po prostu przestrzeń i wspinam się, biegam, właśnie jeżdżę na rowerze i to, i przede wszystkim jeżdżę na nartach, jak to tylko i wyłącznie jest możliwe i to dla mnie jest no, ciekawsze. Umówię cię z Bartkiem Zmarzlikiem, mistrzem świata na żużlu. On jest uzależniony od tego roweru i tego urządzenia, od jeżdżenia właśnie na tak? tym. Ale stacjonarnym, właśnie, tak? Tak, na tym właśnie stacjonarnym. Czy możesz sobie pozwolić na niezdrowe jedzenie, na alkohol? Czy wiesz, na pewno są takie momenty, kiedy nie wiem, jestem po wyprawie, nie wiem, chcę się spotkać ze wszystkimi i jeżeli jest co świętować, to czasem ten alkohol się pojawia, ale jeżeli no, jest normalna taka codzienność, to staram się unikać tego. Myślę, że to nikomu nie pomaga. Więc takie mam podejście jakieś zdroworozsądkowe, że jakby czasem wszystko można, tylko z umiarem po prostu. Musisz mi jeszcze podać jakiś konkretny czas, żeby ci oglądający wiedzieli, z czym i z kim się mierzą. Rekord na 5 kilometrów albo na 10 kilometrów, najlepiej na płaskim. Tak. No tak, wiesz co, szczerze mówiąc, ja nigdy na takich płaskich dystansach nie mierzyłem czasów nawet. Ja raczej tego byłem w górach, na jakieś, nie wiem, szczyty, na jakiś po prostu, na jakichś podbiegach. I jakoś tak zawsze było. Ja jestem troszeczkę taki analogowy i nie mam tych wszystkich aplikacji do treningów. Nie mam tych komów całych. Zawsze jak biegam z niektórymi kolegami, to oni cały czas coś tam odpalają. A ja tego jeszcze do tego nie dojrzałem po prostu. Pamiętam, że jak biegałem na wsi, to chowałem jabłko takie, które w ogrodzie rosło w kieszeń, brałem butelkę wody do ręki i biegłem po prostu. Nie miałem zegarka, jakiegoś pulsometra i to było tak naprawdę, to była taka forma, kiedy no, najwięcej radości można było z tego czerpać, bo to było takie czyste, naturalne. Nikt, nie wiem, cię nie widział, nie oceniał, czy to zrobiłeś dobrze, czy źle, czy nikt cię nie chwalił, nikt cię nie krytykował, po prostu to robiłeś dla siebie i to było takie fajne, jak patrzę na to właśnie z perspektywy czasu. Czułeś, wiesz, energię, liście, powietrze, zapachy, to wszystko jakoś tak wprowadzało. Wprowadzałem się w taki flow trochę i to było naprawdę coś niesamowitego, że po prostu chciałem to robić, to w pewnym sensie kochałem i robienie tego po prostu dawało mi mnóstwo radości. W tym ostatnim filmie, który możemy zobaczyć, widać, że współpracujesz z bratem. Czy to jest, a propos radości, czy to jest radosna współpraca? Czy ona jest łatwa i przyjemna? Czy każdy bargiel, a masz bardzo liczne rodzeństwo, bo jest was, poprawnie, jest was jeszcze dziesiątka, tak? Łącznie ze mną jest 11 tak, dzieciaków. Tak, właśnie. Czy każdy jest takim uparciuchem, zdeterminowanym, mającym swoje zdanie? Co nie zawsze musi być łatwe w momentach trudniejszych, prawda? Czy jednak macie między sobą dobre flow i wszystko idzie ładnie i gładko? No, myślę, że no są plusy i minusy. Na pewno te charaktery nasze są trudne. Każdy w pewnym sensie walczył o to w życiu, żeby znaleźć jakąś swoją przestrzeń i czymś się zająć. Jakby I to nie było łatwe, no bo nie mieliśmy jakoś dużo inspiracji też w domu i każdy musiał gdzieś po swojemu to zrobić. Więc no czasem tu są jakieś takie, ale to jest też tak, że zawsze możemy gdzieś tam w pewnym sensie na siebie liczyć. Jak coś się dzieje, to wiemy, że no nie wiem, po prostu ktoś tam jest i ktoś ci pomoże, masz takie zaufanie i też taką świadomość, że fajnie, że nie wiem, rodzinnie można jakieś takie przeróżne rzeczy robić, realizować jakieś projekty i że każdy z nas coś tam w to wnosi. Więc no, na pewno to nie jest tak, że jest jak w bajce, że wszystko pięknie wygląda i jak to mówią i to się często sprawdza, że z rodziną się na zdjęciach zawsze najlepiej wychodzi i tu rzeczywiście tak to wygląda na tych zdjęciach, a jakby w rzeczywistości czasem jakby rzeczywiście coś nie działa, tak.